Cześć. Dzień dobry. Hola. Przepraszam. Nie ma sprawy. Dopiero co się obudziłem. Patrzyłem, jak śpisz. Coś strasznego. Wie pan, kim jestem? Wiem, że jesteś śliczny. Jeśli tak, dam im znać. Nie odchodź, zostań tu. Muszę im powiedzieć. Zostań. Wiem tylko, że jesteś piękna. Masz głębokie spojrzenie i cudne oczy. Profundos. Czaruś. Poważnie. Nie wiem dlaczego, ale nie potrafię przestać na ciebie patrzeć. Obudziłem się w nocy i patrzyłem, jak śpisz. Oparta o stolik z odchyloną głową. Ja patrzyłem. Nic nie robiłem. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Chyba źle. Żartuję. Jak masz na imię? Dlaczego to ty się mną opiekujesz? Kochasz mnie? Nie rozumiem. Nie mogę odpowiedzieć na te pytania. Musi się pan sam zorientować. Przykro mi, proszono mnie o to. A ja mogę mieć do ciebie prośbę? Mów mi na ty. Już wczoraj cię prosiłem. Okropnie się z tym czuję. Chyba się powieszę. Nie. To żart. Wystarczy mi czarna dziura w pamięci. Przynajmniej nie mów do mnie na pan. Nie. Każę panu, każę ci przynieść śniadanie. Ty mi je przynieś. Przyzwyczaiłem się do twojej obecności. Dziękuję. Nie ma za co. Zostawię ci je, a potem wyjdę. Dokąd? Muszę zaśpiewać. Nieważne. Śpiewasz? Cudownie. Poważnie? Chcę posłuchać. Proszę, chodź trochę. Teraz? Tak, jestem twoim fanem. Zaśpiewasz? Nie mogę. Wstydzisz się tak? Jesteś taka słodka. Gdzie będziesz śpiewać? Gdzieś. W starym... Nieważne. Dość, proszę, nie pytaj o nic więcej. Nie mogę ci podać informacji. Mówiłaś to wiele razy. W porządku. Nie mogę z tobą pójść? Przykryj się. Zrobię ci śniadanie. Wyjdę, kiedy zjesz. Życzę ci powodzenia. Dziękuję. Zaśpiewaj przepięknie. Będę na ciebie czekał. Wróć. Obiecujesz? Dziękuję za wszystko. Kim jesteś?